No Szymon, jak tam się czujesz ogólnie? Dobrze, ogólnie spoko. Wszystko w porządeczku? Tak, wszystko w porządku. Wczoraj miałeś urodziny. Tak, wczoraj miałem urodziny. Jak tam ta impreza? Udana? Była impreza, nie czy było, nie było? Nie było żadnej imprezy. Nie było żadnej imprezy, nie świętowałeś? Nie robiłem żadnej imprezy. Jak to się zaczęło? Powiedz mi, skąd ta pasja się wzięła w ogóle? To się zaczęło od tego, że nagrałem sobie filmik, rzuciłem sobie na YouTube. No i ktoś mi tam powiedział, żebym zaczął nagrywać kolejne. No i tak zacząłem nagrywać, a w końcu zafascynowałem się tym, pokochałem muzykę i zacząłem śpiewać. A taka twoja ulubiona na przykład? Jakaś jedna z lepszych? Czy jedno z twoich lepszych wystąpień, które tak dobrze wspominasz, które ludzie dobrze odebrali też na przykład? No to jest Ona czuje we mnie pieniądz. Ona czuje we mnie pieniądz? Tak. Ile to wyświetleń? Milion. Ponad milion? No. Na pewno ponad milion. No powiedz mi coś, co myślisz o tych hejterach, o ludziach, bo czytałem te komentarze pod twoimi filmikami, no i niejednokrotnie widziałem, że są to bardzo nie w porządku wpisy, wręcz bluzgi i no ogromny hejt tam się wylewa na ciebie. Jak do tego podchodzisz? Podchodzę do tego z dystansem, staram się w ogóle nie reagować na to. Ja się staram czytać te komentarze, ale staram się nie odpowiadać, staram się nie wyżywać, nie robić żadnych filmów, że weźcie, przestańcie. Czy coś, jak ludzie mówią, usunkano, bo jesteś brzydki, bo nie ma zębów, bo kiedyś nie miałem, ale teraz to zrobiłem. No i ludzie zaczynają mnie wyzywać, że nie śpiewaj, że to koniec internetu, że wejdziesz na ten kanał, ale ja się tym nie przejmuję i robię to, co lubię. Czyli muzyka to moja pasja i staram się tym zajmować, staram się śpiewać, niektórym się podoba, niektórym nie. I ja nie każę komuś wchodzić i mnie oglądać. Jak ktoś nie chce, to niech mnie nie ogląda, tak? Nie każe komuś mnie oglądać. Jeżeli ktoś chce weź mnie pooglądać, to proszę bardzo, jeżeli ktoś nie chce, niech mnie nie ogląda. Nie czuję do nich żalu, bo niestety są tacy ludzie i są też dobrzy ludzie. Są też ludzie, którym na przykład się nie podoba to, co ja robię. A są rzeczy, którym się podoba, co ja robię i może ja nie mam talentu, może jestem brzydki, ale robię to, co lubię i staram się nie trzymać takimi osobami, takimi ludźmi, bo to po prostu nie ma sensu. Powiedz mi, powiedziałeś o sobie, że jesteś brzydki, tak uważasz? Ja tak nie uważam, ale ludzie tak uważają, że jestem brzydki. Rozumiem. I dlatego, że mam krzywy nos i ja się nie wstydzę. Ja nie udaję kogoś, kim nie jestem, tylko jestem sobą po prostu. Ja po prostu tak się urodziłem, jak kiedyś miałem wypadek, bo spadłem z balkonu niestety i może dlatego tak mam i dlatego tak jest. Ile miałeś lat, jak zdarzył się ten wypadek? Nie wiem, dokładnie to nie pamiętam, ale mały wtedy byłem. Ale ile lat miałem, to nie pamiętam. Nie jestem w stanie sobie... A jak do tego doszło? Sam wypadłeś z balkonu? Nie pamiętam, jak to było. Nie pamiętasz? To było tak dawno, że nie pamiętam, nie wiem. No a nos, o którym wspomniałeś, to jest jakieś złamanie związane z tamtym wypadkiem, czy...? Nie wiem, chyba tak. Mhm. Chyba tak. A taka sprawa, bo przeglądając internet o tobie, gdzieś tam googlując różne informacje na twój temat, znalazłem na przykład artykuły w Polityce. Co ciekawe, wiesz o tym, że są artykuły na portalach różnych o tobie? Tak. Wiesz o tym, że różni youtuberzy robili filmy na twój temat? Wiem właśnie. No i co na ten temat myślisz? Widziałeś zapewne te filmy, wiesz jaki był ich oddźwięk, jak to odebrałeś? Nie wiem, odebrałem to w dosyć taki trochę dziwny sposób, bo ja się tego nie spodziewałem w ogóle, że ktoś takie coś może robić. I to bez zgody drugiej osoby, nie pytając się, takie coś może robić w ogóle.
to jest... No, wiesz, że w filmie z jednego z youtuberów zostałeś tam, tak mi się wydaje, grubo obrażony. Wiem. Bo tam dużo ludzi nagrywało, dużo ludzi mnie obrażało. Ludzie na przykład biorą se moje filmy, se z tego ściągają z internetu i wrzucają na swoje kanały i tak po prostu robią. Żeby podbijać wyświetlenie. No, ja po prostu staram się z tym walczyć, ale... Ale jak usunę jeden film, to zaraz nagram kolejny i ściągnę kolejny i kolejny wrzuci. Tak to jest taka jakby walka z wiatrakami. Więc... A w jaki sposób starałeś się z tym walczyć? Starałem się wchodzić w taką stronę i usuwać te filmy, zgłaszać je po prostu, żeby zostały usunięte. No i filmy zostały zgłaszane, ale jak nagrałem nowy filmik, to on zaraz nowy filmik wrzucił i tak było zgłaszanie, było wrzucanie i takie to trochę była taka zabawa. Więc ja sobie dałem spokój. Czyli YouTube w jakiś sposób przeciwdziała takim ludziom, którzy kopiują nielegalnie od ciebie te twoje wystąpienia, filmiki, usuwa te filmy ludziom, którzy je udostępniają? Tak, jak się wejdzie w taką odpowiednią stronę, się tam taki specjalny formularz się wypełni, to potem po jakimś czasie film zostaje usunięty. Na tych filmach z YouTube'a można coś zarobić? To jest tak, że masz tego jakieś pieniądze? Tak, właśnie tak. Na tych filmach włączyłem zarabianie i zarabiam sobie kasę. Niekiedy jest to duża kasa, niekiedy jest to mała kasa. Zależy od wyświetleń. Zależy, jaki film będzie miał jakieś wyświetlenia. Bo to się potem podliczają pod wszystkie filmy i z tych wszystkich filmów wysyłają kasę. I można zrobić, jak ktoś się na tym zna i umie to zrobić, to może zarobić naprawdę dobrą kasę. W internecie, z tego co zauważyłem, można znaleźć koszulki z twoją podobizną? No tak. Można je kupić? No tak, można kupić te koszulki. Niestety jeden chłopak mi pisał, że może stworzyć sklep z koszulkami, czy ja będę coś na tym zarabiał. No i sklep z koszulkami jest, ale nie wiem, czy te koszulki kupuję, czy nie. A podpisywałeś jakąś zgodę na... Nie, żadnej zgody nie podpisywałem właśnie. Czyli ktoś wykorzystuje twój wizerunek bez twojej zgody tak naprawdę? No tak, czyli nie, bo to było tak, że on do mnie napisał, czy może zrobić sklep z koszulkami, że to będzie mój własny, że tego, że jakiś hajs tam będę z tego miał jakiś procent. No ja się na to zgodziłem i on założył, a tam ani kasa, ani nic. Tata gdzie pracuje? Tata pracuje w Wołowie, w Tarbudzie. Nie ma prawa jazdy z tego co wiem. Nie. Jak on się dostaje do pracy? To jest jednak parę kilometrów. Jeździ rowerem. Jeździ rowerem? Jeździ rowerem, a jak deszcz pada, to autobusem. No a powiedz mi, bo mamy nie ma, tak? Nie, umarła. Mama umarła roku. Dawno temu? W tamtym roku chyba w maju. W tamtym roku? 5 maja. No jak to przeżyłeś? No, nie wiem, nie mogę się pozbierać przez jakiś tam czas. Wszystko z uspokajem, nie mogę się pozbierać. Ale to ja wziąłem się w garść, bo powiedziałem, że muszę żyć dalej. Nie mogę się załamywać, nie mogę płakać. Mam do kogo żyć, mam jeszcze tatę. Także tak żyję. Mama była dla mnie najważniejszą osobą. I zawsze będzie w moim sercu. Nigdy o niej nie zapomnę, bardzo ją kochałem. I naprawdę była wspaniałą osobą. I wspaniałą mamą. A jak to się stało, jeśli mogę zapytać, jak mama zmarła? To była choroba? Właśnie nie wiem, jak to się stało, bo właśnie było, że mama umarła na łóżku. Czyli to się stało nagle? Tak, no stało się to chyba w nocy, czy jakoś tak umarła na łóżku. Przyjechała o piątej karetka, stwierdziła, że umarła i przyjechał. Przyjechała potem ten... karawan i zabrali ją. To musiał być straszny wstrząs, bo nie byliście na to gotowi. No, nie byliśmy na to przygotowani. To nie była choroba, tylko po prostu śmierć nagła, a najgorsze, co może spotkać człowieka. Jak poszłem do tego chować mamę na pogrzeb, to tak zacząłem płakać, że nie wytrzymałem po prostu. Też jak byłem się z mamą pożegnać, co tam ją ten, bo ją tam palili, to też jak byłem się z nią pożegnać tego, to jak ją tak zobaczyłem, to wyszłem, zacząłem płakać. Bo już nie dałem rady wytrzymać. Mi jej bardzo brakuje. Bardzo mi brakuje mamy, ale wiem, że muszę być twardy, bo wiem, że jeszcze mam jednego rodzica. Mam jeszcze tatę, którego też bardzo kocham. Jak tata to odebrał? No na pewno. No też ciężko płakał. To wiadomo, ale... No też płakał, też to przeżył. Też to przeżył. Czyli zostaliście sobie sami we dwoje. No tak. I dajecie sobie radę jakoś z tych pieniędzy, z twojej jakiejś renty? Tak, jakoś sobie radzimy. Nie, mam jeszcze cztery siostry i dwóch braci. O proszę.
czyli no. Spora rodzina. No, trochę. I wszyscy mieszkacie w Bożeniu, czy to już... Nie. Mieszkają oddzielnie. Mhm. W innych miejscowościach. Czyli założyli swoje rodziny? Tak. Wszyscy mają rodziny? Tak. Wszyscy mają rodziny, mieszkają oddzielnie. Ale często przyjeżdżają, często tego przyjeżdżają, dzwonią, jak się tam czujecie, jak tego, pomagają. Przyjeżdżają, pomagają mi. A jak oni odbierają twoją twórczość? Dobrze. Dobrze odbierają. Nic nie mają, żadnych pretensji, nic. Się nie czepiają. Super. No, mówią, że super nagrywam. Żebym się nie przyjmował hejterami, żebym robił to, co robię i się nie przyjmował ludźmi. I tak właśnie robię. Nie przyjmuję się ludźmi, nagrywam i tyle. Bo to lubię. Muzyka to moja pasja i tyle. No właśnie, twój kanał. Jak się nazywa twój kanał? Żebyś mogli powiedzieć wszystkim widzom właśnie. Mój kanał się nazywa, Śpiewam, bo lubię Szymon Smorong. Ma już 85,1 albo 2000 subskrypcji. Także powoli idzie. Prowadzisz też Instagrama, Facebooka? Tak, na Instagramie też siedzę. Prowadzę też Facebooka, prowadzę też fanpage'a. Szymon, a odpowiedz mi na takie pytanie. Czym dla ciebie jest muzyka? Muzyka? Nie wiem, muzyka jest dla mnie czymś wyjątkowym. Po prostu fajne rytmy, fajne klimaty. Po prostu lubię muzykę. Muzyka jest dla mnie czymś ważnym, ale nie najważniejszym, tylko czymś ważnym. Takim, że nie wiem, że ktoś nagra jakąś piosenkę, mi się to bardzo podoba i jak widzę, że coś mi się podoba, to zaczynam to nagrywać. Mówisz, że muzyka nie jest dla ciebie czymś najważniejszym? Nie, muzyka nie jest dla mnie czymś najważniejszym. A co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Najważniejsze jest dla mnie tylko rodzina. Najważniejsze jest dla mnie rodzina, znajomi, przyjaciele, a muzyka jest tam na drugim miejscu. Ty chyba kochasz ludzi, pomimo że spotkałeś się z taką falą krytyki. Tak. Tak, ja nie mam nic właściwie do ludzi, bo każdy ma hejterów, nie tylko ja jeden i widzę, że każdy, kto nagra coś, to ma jakieś tam negatywne czy pozytywne komentarze i każdy to ma, nie tylko ja jeden, więc ja się tym nie przejmuję, bo jakby się każdy przejmował hejterami, no to w ogóle by muzyki nie było, tak? W ogóle by nie było muzyki, no. Wiesz co, możemy sobie podać rękę, wiesz dobrze o tym. Wiem. Ja też wiem trochę o hejterach i myślę sobie, że... Właściwie hejterzy to są bardzo smutni ludzie tak naprawdę. No. A ty jesteś wesoły. No. Ty czerpiesz z tego radość. To są smutni ludzie, którzy siedzą w domach zaszyci i wydaje mi się, że coś znaczą, że są wielcy, bo w ten sposób skrytykują. Zwłaszcza ludzi słabszych, prawda? No. Ale to są tacy ludzie, że boją się pokazać swoją twarz na przykład. Boją się zaśpiewać, pokazać swoją twarz, bo boją się, żeby nie byli hejtowani. I może o to im chodzi, że sami by chcieli nagrywać, ale boją się pokazać swoje twarzy, żeby zaraz nie byli hejtowani, żeby zaraz nikt nie wyzywał, nikt tego, nikt tam nie ubliżał. Chcą być anonimowi, prawda? No. Łatwo jest być anonimowym i krytykować coś, prawda? No, łatwo jest komuś dać łapę w dół, nawet jeżeli ma to wielką wartość. Tak tylko, nie wiem, żeby zaspokoić swojego, żeby poczuć się lepiej i pomyśleć sobie, że jestem ważniejszy, lepszy, tak? Bo ja bym to zrobił lepiej, ale w życiu właściwie nic ciekawego nie zrobiłem, ale jednak. No nie. Może tacy są właśnie ludzie, że dają łapki w dół, bo myślą, że są ważniejsi. Myślą, że są lepsi, że jak dają łapki w dół, to są lepsi, że ludzie będą robić to samo, co oni. Ale ludzie są inni, są różni, ludzie mają różne zdania. Nie każdy będzie robił to, co robi jeden człowiek, tak? Ludzie są inni, piszą to, co chcą, robią to, co chcą i się nie patrzą na innych ludzi. No, także dlatego ja nagrywam i ja nie przestanę nagrywać. Dopóki mam jeszcze sił, dopóki jeszcze ktoś nagrywa piosenki, które ja mogę nagrywać, ja niekiedy piszę do różnych gwiazd disco polo, czy tam do różnych artystów, czy mogę nagrać ich cover i czy udostępnią. No to powiedz mi o tym, to jest bardzo ciekawe i... Odpowiadają do ciebie? Tak. Kojarzą ci? Powiedz mi, czy gwiazdy disco polo kojarzą cię z internetu? Tak. Niektórzy, jak napiszę na przykład do niektórych tam jakieś gwiazdy disco polo, że czy mogę zaśpiewać ich piosenkę, czy udostępnią, no to niektórzy się zgadzają, żebym zaśpiewał, a niektórzy nawet sami do mnie piszą, żebym zaśpiewał. O, to jest ciekawe. Piosenkę, jakiś raczej nie możemy zdradzić, które to gwiazdy, ale no. Powiedz mi, czy te gwiazdy, które piszą do ciebie, żebyś coverował ich piosenki, to są... takie gwiazdy, disco polo, prawdziwe? No niektóre są takie gwiazdy, które piszą, że są znane, a niektóre są takie gwiazdy, które są, próbują. Mało znane.
Jak to się w ogóle stało, że mieszkasz w Bożeniu? Bo mieszkałem w Ręczowie i w Bożeniu miałem babcię. No i... Babcia zmarła? Tak, babcia zmarła. No i ten, no i... No i coś tam się stało, że nie wiem, że coś tam było, że potem dziadek umarł. No i potem mama tak powiedziała, że się wyprowadzimy do Bożenia. Na początku nie chciałem się wyprowadzać. Chciałem zostać w Ręczowie. Ale niestety się wyprowadziłem. Bardzo ludzie w mojej wiosce pozytywnie mnie odbierają. Traktują mnie normalnie, jak normalnego człowieka. Pozytywnie mnie traktują, nie wyzywają czy coś. Są bardzo życzliwi dla mnie. Bardzo mi pomagają, bardzo mnie wspierają i bardzo im się to podoba, jak ja śpiewam i nie mają żadnych uwag co do tego. No, z tego co zauważyłem, to macie zwierzyniec taki mały, macie kurniczek. No tak, mamy kury, kaczki, gołębie, bażanty. 3. Czyli jakieś tam własne jajka, coś tam tak, macie? Są. Jakiś ogródek? No, jest tam taki ogródeczek. Warzywa tam hodujemy, czyli marchewkę, pietruszkę, takie tam rzeczy. No, i mamy tak kury, kaczki, bażanty, gołębie. No, i tak to się powoli kręci. Czy zajmujesz się tymi zwierzętami? No, tak, pomagam tatowi. Tak, pomagam tatowi. Wodę przynoszę, czy trzeba wynarwę i rzucę. Pomagam tatowi. Czyli tata może na ciebie liczyć? Tak, jesteś takim... na mnie liczyć, tak. W domu wspieracie się, jesteście razem. Tak. Jak niekiedy trzeba ziemniaki zrobić, to ziemniaki obiorę, ugotuję, czy tam jakieś placki zrobię, czy rosół w niedzielę, czy tam coś, czy tam pranie zrobię, czy tam posprzątam, pozmywam. Bo tak się nauczyłem i umiem to robić, i to robię. I się tego nie wstydzę. Mi się nie wydaje, żeby to było tylko zajęcie dla bab. Bo mężczyzna też powinien takie rzeczy robić, powinien pomagać swojej kobiecie, a nie tylko, żeby ona przyjeżdżała z pracy, jeszcze gotowała, jeszcze sprzątała, on sobie siedział czy coś. No, także... Super, bardzo cię lubię. No. A jakaś dziewczyna w twoim życiu? Nie było dziewczyny w moim życiu właśnie jeszcze. Chciałbyś spotkać tą jedyną? No, chciałbym spotkać tą jedyną, ale niestety się nie udaje. Bo niestety, jak do jakiejś dziewczyny piszę, to niestety dziewczyna mówi, że nie jest w jej typie, albo ucieka, albo nie odpisuje. Nie wiem dlaczego. Mhm. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje właśnie. Kochasz zwierzęta, z tego co wiem. Tak, kocham zwierzęta. Mam psa, mam kota i bardzo ich lubię. Właśnie, kota twojego nie poznałem, ale poznałem pieska. No, nazywa się Rocky. Jest bardzo fajny, bardzo przytulny. Wychodzę z nim na spacery, bawię się z nim. Nie biję go, nie krzywdzę. Skąd się wziął ten pies w twoim życiu? A ten pies się wziął, że kiedyś miałem psa Putina. Ale niestety zdech ze starości. I ja powiedziałem mamie, że chcę mieć kolejnego psa. No i siostra tam skądś znalazła. No i powiedziałem, że chcę mieć psa, siostra znalazła i mam psa. A to jest pies ze schroniska? Nie wiem skąd. Siostra skądś znalazła, z jakichś ludzi czy coś. Jeszcze dokładnie nie wiem. No. I tak sobie mam psa i chodzę z nim na spacery, zajmuję się nim. No widzę, że jesteście bardzo blisko. No. To jest taki twój, taka twoja pokrewna dusza trochę. No, może tak powiedzieć. Taki brat, którego już nie ma, bo wszyscy wyfrunęli z domu. No, może tak powiedzieć. On jest taki przyjazny właśnie. Mogę się do niego przytulić, mogę pójść z nim na spacer. Jak go zawołam, to przyjdzie. Co byś zrobił, jakbyś na ulicy teraz znalazł 1 000 000 złotych? Jak znalazł 1 000 000 złotych, to przede wszystkim zająłbym to na policję. Bo niestety nie wziąłem tego dla siebie, bo nie wiem, czy to jest, bo to jest na pewno czyjeś, na pewno ktoś zgubił albo coś. Właśnie nie wiem, co by się, jakby znalazł mnie, to nie, chyba bym był w szoku, ale zadzwonił, albo bym to zaniósł na policję i niech policja ustala właściciela. Ja wiem, że niektórzy by się na to połasili, ale nie jestem taki łasy na pieniądze. Ty jesteś dobrym, uczciwym człowiekiem. Tak, jestem dobrym, uczciwym człowiekiem. Nikomu... Wszyscy tacy jesteście w rodzinie? Wszyscy... Tak, nikomu krzywdy nie robimy. Rodzeństwo, wszyscy zostaliście tak wychowani, że... No tak. Wszyscy, ja też kiedyś znalazłem portfel, może nie z wypchanym milionem, co prawda, ale... na ulicy i było tam parę złotych. I zwróciłem te pieniądze, oczywiście portfel znalazłem, w środku był numer telefonu i... zwróciłem to tej osobie.
zadzwoniłem pod ten numer, który był na karteczce zapisany, okazało się, że to właściciel zrobił wielkie oczy i ciach, 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 już był po portfel. Fajnie, fajne. Fajne doświadczenie, bo wiesz co, bo w tych czasach to jest rzadkość, nie? No, to jest rzadkość, żeby ktoś coś takiego zrobił. Kiedyś na przykład jeden taki chłopak napisał, czy tam napisał, że chciałbym mi pomóc się rozwinąć, ale niestety okazał się oszustem. No i niestety skończyłem z nim współpracę. Niestety nie było to, że tam jakieś papierki podpisywałem czy coś, tylko było tak internetowo, że chciał mi pomóc do tego. No i niestety tam coś się stało, że coś tam mnie oszukał, coś tam zrobił i niestety... Chciał na tobie po prostu może zwyczajnie zarobić. No, chyba po prostu tak chciał na mnie zarobić. Potem jeszcze się okazało, że jak mi rozwiązałem współpracę, to niestety się okazało, że wziął i zajął mój kanał. Niestety powiedział, że jak tam mu nie zapłacę, czy coś. No co ty gadasz? Zajął twoje konto? Tak, zajął moje konto. To, czyli to konto, na którym teraz tworzysz, to jest jakieś drugie konto? Czy to jest to konto, które miałeś, odzyskałeś je? Nie, to jest to konto, które właśnie odzyskałem. Odzyskałeś? Tak. A w jaki sposób je odzyskałeś? Bo to gruba strata, że tak powiem. Czy to była walka z YouTube'em w jakiś sposób? Nie, to nie była walka z YouTube'em, tylko tam po prostu weszłem sobie w taką stronę i tam przyszło mi takie, i tam wypełniłem taki formularz i tam przyszło mi takie powiadomienie, że mogę, że tam ileś tam parę dni się czeka i tam się czekało parę dni i tam potem zmieniłem hasło, tego człowieka zablokowałem w jakiś sposób i dał mi spokój jakoś. No dla takiego YouTubera jak ty to... Nie ma nic gorszego chyba niż stracić dostęp do swojego konta. No, nie ma nic gorszego. Nie wiem, teraz jest też taka sytuacja, że niestety nie wiem jak to się stało, ale kiedyś tak z nim jeszcze współpracowałem, to niestety miał dostęp do mojego fanpage'a. No i niestety zrobił tak, że mi tego fanpage'a po prostu ukradł, a tam mam chyba 78 tysięcy polubień na tym fanpage'u. I niestety, ale zajął mi. Napisałem kiedyś do niego, żebym mi oddał. On powiedział, że mi nie odda, żebym znowu komuś hasła nie podał. Nie wiem. Ani w ogóle nic tam nie stawia. Mówisz o fanpage'u facebookowym? Tak. Mhm. No i tak to się po prostu stało, że tam miałem 70 tysięcy. I niestety nie chcę. To teraz używasz nowego konta. Tak, to ja założyłem sobie nowe konto, które ma tam chyba 10 tysięcy. Jakoś tak. No, stworzyłem nowe i tak powoli sobie idzie. Słuchaj, a marzyłeś o występie na jakiejś większej scenie niż tylko filmiki w domu kręcone na YouTube? Nie wiem, no coś tam są takie marzenia. Są takie marzenia, żeby gdzieś na jakiejś scenie wystąpić. Ludzie do mnie piszą, żebym szedł do Mam Talent, do The Voice of Poland tam zaśpiewać. Ale kurczę, nie wiem. Co ty myślisz właśnie o takich talent show? Sprawdziłbyś się tam? Myślisz, że byłaby jakaś szansa? Nie wiem, czy bym się tam sprawdził. Nie wiem, czy to sprawdził, musiałbym kiedyś spróbować, to zrobić, ale nie wiem, czy mi się to sprawdził, czy mi to jest tak bardzo potrzebne, żeby to za bardzo wszystko sławę zdobyć i wszystko, nie wiem. Nie myślałem nad tym. Myślisz, że sława to jest fajna rzecz? No myślę, że dla niektórych to jest fajna rzecz, tak. Jak mają na przykład dużo dzieci, dużą rodzinę i taka sława to na przykład więcej kasy, to na przykład niektórzy na przykład się chwalą, tak? Że mają, że zarabiają więcej kasy na przykład, że na przykład nie muszą na przykład iść do pracy, tylko później zaśpiewają trzy piosenki i tam zarabią kasę. No ale jak już ustaliliśmy, kasa to nie jest wszystko. No, bo kasa to nie jest wszystko. Kasa to nie wszystko w życiu. Mhm. Ja wiem, że kasa jest potrzebna, ale kasa to nie wszystko w życiu. Powiedz mi, co byś najbardziej chciał dostać od życia? Gdybyś spotkał, nie chodzisz na ryby, ale gdybyś poszedł na ryby, nie wiem, z kolegą, który łapie ryby, on by ci dał na chwilę wędkę, zarzuciłbyś tą wędkę i akurat pyk i jest złota rybka. I ona mówi, spełniam twoje, może nie trzy, ale jedno życzenie. Co by to było? Moim jednym największym życzeniem byłoby to, żeby moja mama do mnie wróciła. To by było największym życzeniem, którym... To by było moje jedno i jedyne życzenie, które bym powiedział o tej rybce. Czy brakuje ci mamy? To brakuje mi jej bardzo. Bardzo mi brakuje.